Cześć, dzień dobry z tej strony Weronika. Witam się z wami w 69. naszym spotkaniu podcastowym podcastu Emocja Życie. I właśnie przed chwilą, przed zaczęciem, rozpoczęciem nagrywania, musiałam przetrzeć mój zacny mikrofon z kurzu, bo tak dawno go nie używałam, że, że się zakurzył po prostu. I pierwszy raz mi się to zdarzyło. Nie był tak długo używany, że po prostu warstwa była taka kurzu. I to też mówi o tym, jak, jak bardzo często ścieram kurze. <laughs> Chociaż staram się robić to w miarę regularnie, ale no wiadomo, że nie ze wszystkiego dokładnie się zetrze, a mikrofon stał gdzieś tam schowany z tyłu, i no tak wyszło. Także to tylko świadczy o tym, że dawno mnie tu nie było. I faktycznie, jak spojrzałam w ostatnio opublikowany odcinek, to faktycznie dawno mnie nie było. I tak, pauza na kichnięcie od kurzu. No i pomyślałam sobie, że ten podcast zawsze był i chcę, żeby dalej tak było żeby był jakimś takim moim ala pamiętnikiem, ala, takim, ala taką moją drogą w poszukiwaniu sensu posiadania emocji i zradzeniu sobie z nimi, jak to wygląda ogólnie w życiu, jak staramy się je zrozumieć, bo tak naprawdę moim zdaniem nie do końca je zrozumiemy i nie będziemy w stanie nimi kontrolować. Zresztą chyba też nie o to chodzi. Żebyśmy przejęli nad nimi kontrolę. Um, mam wrażenie, że o to w tym wszystkim chodzi o to z tymi emocjami w naszym życiu. E, żeby nauczyć się z nimi żyć i dać im po prostu płynąć, e, wiadomo, że nie możemy też pozwolić na to, żeby gdzieś tam nas e, w jakieś takie niefajne strony kierowały. Natomiast e, też nie możemy ich blokować, bo, bo wtedy. To, że tak powiem, odwraca się w drugą stronę, e, przeciwko nam. I o tym ja się przekonałam, o tym się wy, wy, pewnie wy przekonaliście. E, także po tym dość przy długim wstępie pomyślałam sobie, że e, w tym odcinku, po znowu takiej długiej przerwie, podzielę się z Wami moimi ostatnimi przemyśleniami na temat. E, tego, jak siebie jakoś tak ostatnio postrzegam, i zresztą chyba w ogóle zawsze siebie tak postrzegałam, i chociaż wykonałam dużą pracę w tym kierunku, to jednak nadal mam z tym problem. I mówiąc o tym głośno, myślę, że otrzymam jakieś zrozumienie z Waszej strony, ale przede wszystkim też może zrozumiem bardziej siebie i jakoś, nie wiem, może znajdą mi jakieś myśli, które. Pokierują mnie w stronę rozwiązania tego problemu, bądź chociaż pokierują mnie w dobrą stronę, aby móc to zrozumieć, aby, nie wiem, gdzieś dotrzeć do tego, dlaczego tak się dzieje. I tak naprawdę bardzo mnie to ciekawi, dlaczego tak jest. Chociaż, tak jak wiem, nie tylko ja mam z tym problem, a chodzi mi głównie o to, że ciągle mam taki, taki mocny w sumie. Moim zdaniem mocny brak wiary w siebie. No i wiadomo, każdy psycholog, nie wiem, każda osoba, która zajmuje się psychologią głębiej, i pewnie by roztrząsnęła to, znaczy roztrząsnęła, rozebrała na czynniki pierwsze i pewnie by mi powiedziała, z czego to wynika. I po części też kiedyś już tak było, że, że po części właśnie gdzieś tam, jak chodziłam na psychoterapię, to. Gdzieś tam się dowiedziałam, z czego to wynika, natomiast jak widać, cały czas jednak jest z tym problem. I to się teraz w sumie w ostatnim czasie jeszcze bardziej objawia, z racji tego, że może nie nazwałabym tego sukcesami, ale gdzieś tam mam jakieś mini. Współpracę, czy nie wiem, czy odzywają się do mnie jakieś osoby, chociażby ten ostatni wywiad w radio, pokazuje mi, że, że gdzieś tam inni mnie doceniają i, i podoba im się to, co robię. I, I pewnie innej osobie to by wystarczyło, żeby wierzyć w siebie może nawet nie zastanawiałaby się nad tym ale mi to ciągle nie wystarcza i ciągle mam takie, wiecie, jak przeczytałam nawet takiego maila z jakąś propozycją współpracy, zresztą mówiłam Wam chyba o tym, że, że właśnie tak było, jak przeczytałam maila właśnie o wystąpieniu w radio, to miałam coś takiego, ale chyba ktoś się pomylił i, i przesłał to, tego maila nie do mnie. Miałby wysłać do kogoś innego. Więc generalnie taki miałam, takim jestem trochę niedowiarkiem, jeżeli chodzi o mnie samą. I co jest przykre, no bo tak naprawdę. Nie mam, nie mam z tym problemu, jeżeli chodzi o innych ludzi. Jeżeli widzę, że ktoś docenia innych, no to, to się z tego cieszę i, e, i nie mam czegoś takiego, że kurczę, nie, nie, mam, nie mam sobie czegoś takiego, że myślę sobie, jak to przecież Co robią, że, 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 że mają, że nie wiem, że inni ich doceniają, tak? E, a wręcz przeciwnie, właśnie kibicuję i bardzo, bardzo mnie to inspiruje i też e, nie mam na, nawet takiego myślenia, że że na to nie zasługują. Nigdy jakoś tak nie miałam. A w stosunku do siebie tak myślę. I to jest przykre, że zobaczcie, jak to jest, że potrafimy być milsi i lepsi i, nie wiem, bardziej dobrzy dla innych ludzi, a dla siebie nie potrafimy. Zawsze gdzieś tam my jesteśmy na końcu, my dla siebie samych. I takie mam właśnie ostatnio przemyślenia. Już nawet nie mówiąc o. O tej wierze w siebie, chociaż z niej moim zdaniem bardzo dużo wynika, to też w innych kwestiach, jeżeli chodzi właśnie o myślenie o sobie, że gdzieś tam zawsze stawiamy siebie na końcu, zawsze inni są ważniejsi. E, oczywiście nie mówię o wszystkich ludziach, no bo wiadomo, że, że zdarzają się tacy, którzy tak nie myślą, ale. Em, ja widzę, słyszę i spotykam się z tym, że, że bardzo, bardzo dużo, dużo przypadków takich widzę, że no, że niestety gdzieś tam dla siebie samych jesteśmy nieprzyjemni i nie traktujemy siebie dobrze. I z tego wszystkiego wynika, no, wszystko wokół nas, tak naprawdę. To, jak się odnosimy do siebie, to, to też wynika potem. Na wszystkie nasze aspekty życia, znaczy ma skutki w aspektach, we wszystkich aspektach naszego życia, zawodowo, prywatnie, w relacjach. Ale też właśnie z tym, że mamy problem wtedy też ze zrozumieniem emocji, bo to się bardzo z tym łączy, bo myślę, że jak jesteśmy dobrzy dla siebie, jak jesteśmy lep lepsi, może tak powiem, chociaż, chociaż trochę lepsi dla siebie niż normalnie, to bardzo dużo się zmienia na lepsze. I wiadomo, że na początku tego nie zauważymy, ale gdzieś z czasem, patrząc wstecz, pomyślimy sobie, że faktycznie to miało na to wpływ, i myślę, że moglibyście też przytoczyć różne sytuacje z waszego życia, że właśnie tak się dzieje. A co teraz zrobić, żeby, żeby być dobrym dla siebie i bardziej wierzyć w siebie, bo to jedno z drugiego wynika, e mam takie wrażenie, że jeżeli bardziej wierzymy w siebie, e to też lepiej o sobie myślimy. No bo po prostu mamy takie poczucie, e że to, co robimy, ma sens, e że to, jakimi jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi. Jest fajne i, i że jesteśmy potrzebni światu, jesteśmy potrzebni innym, i że po coś jesteśmy na tym świecie, i że nasza, nasze istnienie nie jest takie, wiecie, bezcelowe. I, I to właśnie o to chodzi w tej wierze w siebie. Tak mi się wydaje, że z niej wynika właśnie wszystko, bo tak jak powiedziałam. Jeżeli jesteśmy dobrzy dla siebie, jeżeli uważamy siebie za dobrego człowieka i takiego człowieka, który, którego istnienie jest ważne, e, nie wiem, w życiu, w istnieniu świata, Jak my jako jednostka, jeżeli czujemy, że jesteśmy ważni i że to, jakimi jesteśmy ludźmi i e, co robimy e, jest ważne gdzieś tam, no to, to myślę, że. że... Jest nam też łatwiej ze wszystkim innym w życiu i, i właśnie też ze zrozumieniem siebie, ze zrozumieniem emocji. Zresztą nieraz wam, pewnie tutaj mówiłam, czy w nie wiem, moich postach na Instagramie, czy na blogu, że z tego, jak będziemy siebie postrzegać, od tego, jak będziemy siebie postrzegać, wynika tak naprawdę wszystko. I to wcale nie jest tak, że, że mam być egoistami, bo to nie jest to. Ja to zawsze nazywam takim zdrowym egoizmem, że um, stawianie siebie na pierwszym miejscu um, to jest naprawdę rozsądny zdrowy egoizm e, i oczywiście w ramach czegoś takiego, że, że nie wiem, nie jesteśmy samolubni i um, nie wiem i nie, nie cierpią na tym relacji z innymi ludźmi i tak dalej. Bo to właśnie nie o to chodzi. Zdrowy egoizm polega na tym, że żeby dbać o siebie jak, naj, jak, jak najlepiej potrafimy e, i żeby nie było właśnie te, czegoś takiego, że e, bardziej gdzieś tam dbamy o innych, a, a, a sami jesteśmy zaniedbani. E, we wszystkim ta równowaga i harmonia jest ważna, więc jeżeli czujemy, że na, w którymś obszarze jest coś nie tak, a to się czuje, po prostu to się czuje, e, to warto nad tym pracować i i chyba trochę odchodzę już od tematu odcinka, ale myślę, że macie ogólny ogląd, yy, ogląd tego, co chciałam dzisiaj przekazać. Yy, ja właśnie ostatnio jestem takim mocnym niedowiarkiem. W ostatnich kilku miesiącach to zauważyłam. I pewnie ma na to wpływ yy, ostatnia, ostatnia sytuacja, yy, o której Wam mówiłam ostatnio. Pewnie ma na to wpływ to, że od ponad roku już. Na wszystkich nas ma to wpływ. Jesteśmy, że tak powiem, w takim trochę zawieszeniu i, i w takim momencie, którego byśmy się nigdy nie spodziewali. Ja w życiu się nie spodziewałam, wy pewnie też. Nikt, nikt by nie przewidział takiego scenariusza. Także wszystko to dla nas jest nowe, a wiadomo, że coś nowego zawsze przynosi strach, obawę i, i zachwianie naszego poczucia bezpieczeństwa. I myślę, że to wszystko u mnie ma wpływ. Natomiast z drugiej strony y, chciałabym y, móc i chciałabym potrafić y, jednak y, przekierować jakoś te myśli y, na te lepsze. Y, I myślę, że, że to się w końcu stanie. Y, mam tylko nadzieję, że, że, że znajdę jak najszybciej jakieś takie rozwiązanie tej sytuacji. I y, y, y co? I. Y, i tym odcinkiem też chcę wesprzeć wszystkie osoby, które czują się podobnie do mnie w tym momencie, bo wiem, że bardzo, bardzo często, niestety, ujmujemy sobie i czasami jest tak, niestety, bardzo często zresztą jest tak, niestety, że inni doceniają nas bardziej niż my sami siebie potrafimy docenić. Jeżeli tak się dzieje, to warto się nad tym zastanowić warto się zatrzymać i pomyśleć o tym, że. że no, chyba, to, to chyba nie jest tak, że, że inni nas okłamują w tym temacie. Tylko faktycznie tak jest. Zresztą, dlaczego mieliby nas okłamywać i dlaczego mieliby to robić w ogóle? Um, może to taki jest właśnie, że to my okłamujemy sami siebie i, um, i my po prostu w, tej, w, tej nie, brak, w tym braku wiary w siebie um, jesteśmy jacyś tacy zamknięci e, i nie dopuszczamy do siebie. Tej myśli, że ktoś mógłby nas docenić i ktoś mógłby, nie wiem, komuś mogłoby się podobać to, co robimy, komuś mogłoby się podobać, jakimi jesteśmy ludźmi. I tak jak mówiłam wam w którymś z odcinków właśnie a propos tego mojego wystąpienia w radio, że trzeba się cieszyć ze swoich sukcesów, i ja naprawdę się cieszę z tego, że tak się stało, i cieszę się z różnych innych sukcesów, które gdzieś tam, małych sukcesów, które gdzieś tam sama, y, sama o nich wiem i sama je dostrzegam. Y, natomiast gdzieś tam jednak jest taka iskierka, znaczy iskierka. Jest tam gdzieś tam jakieś takie myślenie też malutkie, że. że Kurczę, to nie dowiary, że tak się dzieje, nie dowiary, że, że tak jest. I mam wrażenie, że, że chociaż to małe myślenie, ale mnie bardzo hamuje, potrafi naprawdę takie małe myślenie zahamować bardzo duże kroki, które chciałoby się podjąć. Wiadomo, że duże kroki też wiążą się ze zmianą czegokolwiek, zmianą chociażby myślenia o tym, czy nam się uda, czy nie. Więc pewnie to też z tego wynika, ale no, mm, trzeba zrobić coś, żeby, żeby te, te. No ja nie wiem, że nie wyeliminuje się całkowicie tego myślenia o tym, że e, zawsze może być gorzej, prawda? I <ścoughs> e, zawsze się może coś w cudzysłowie spieprzyć. Tak, e, innego słowa tutaj inne słowo by tutaj nie pasowało. I, I takie myślenie nas hamuje bardzo w tym, co chcemy zrobić i w tym, jak się czujemy ze sobą. I, I mnie to myślenie ostatnio właśnie bardzo hamuje i właśnie tym się chciałam z Wami podzielić. Bo wiem, że nie jestem w tym sama i, i zresztą zawsze tak jest, że, że dostaję głosy, że nie jestem w tym sama. Więc pomyślałam sobie, że tymi moimi ostatnimi rozmyśleniami. Może pomogę też Wam i razem damy sobie wiatru w żagle i razem e, będziemy się wspierać w tym, żeby m, nasze myślenie, złe myślenie o sobie, odeszło o sobie albo było minimalne, zminimalizowane do, do takiej ilości, na ile to jest możliwe co zrobić. E, niech to nie będzie nawet szybki proces, niech to się dzieje powoli. Tak, jak w tym roku wiosna się budzi e, do życia bardzo powoli. Tak myślę sobie, że, że nawet jeśli to będzie właśnie tak się budzić jak wiosna w tym roku, to zawsze małymi krokami e, można dojść do wielkich rzeczy. Także taką mam nadzieję, a nadzieja zawsze jest ważna. <laughs> I zawsze powinna być, moim zdaniem. Dobrze, jeżeli jest nadzieja, bo, bo z nią wszystko. Także. Nie wiem do końca, czy zrozumiecie to, co miałam wam do, dzisiaj do przekazania. Trochę chaotyczne jest to moje myślenie, ale tak jak praktycznie zawsze nie, się, nie przygotowuję się do odcinka, tylko po prostu mówię to, co, to, co czuję w sercu i to, to, co um, moje serce chcę wam przekazać. Także um, bardzo, bardzo was przytulam i ściskam i wszystkim niedowiarkom <grym> życzę tego, i też sobie teraz życzę tego, żeby ta wiara przyszła do nas, i no, trzeba, wiadomo, nad nią pracować. Także życzę Wam dużej pracy w tym kierunku i sobie też. I spojrzenia na siebie bardziej przychylnym okiem każdego dnia, postarania się o to, żeby spojrzeć na siebie przychylniejszym okiem i małymi krokami dojdziemy do tego, że będziemy patrzeć na siebie lepiej. W przyszłości. Także y, tego Wam życzę, tej ogromnej wiary w siebie, y, i sobie też tego życzę. <laughs> y, także tak, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, dużo zdrowia dla Waszych bliskich. Y, I trzymajcie się ciepło. Już niedługo, miejmy nadzieję, y, przyjdzie ta prawdziwa wiosna. Ta ciepła wiosna, a, a my z nią też cieplej pomyślimy o sobie. Ona przyniesie nam ciepło, a my to ciepło przekażemy do swoich serc i mam nadzieję, że tak zostanie. Tego sobie i Wam życzę jeszcze raz. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się dobrze i przytulam Was mocno, mocno, mocno. Do usłyszenia, Buziaki. Pa. pa.